która oczywiście zakłada istnienie określonych wartości, a nie tylko ideologii. I Kościół w Polsce po II wojnie światowej pod przewodnictwem właśnie zwłaszcza prymasa Wyszyńskiego, który był absolwentem naszego wydziału, a właściwie dwóch wydziałów, zarówno Wydziału Prawa Kanonicznego, jak też Wydziału Prawa i Nauk Społeczno, Nauk Społecznych. Tak później. I tak dodam, że w latach 70. ksiądz prymas zapraszał mnie do siebie kilkakrotnie, no już nie, trudno powiedzieć, ile to razy było nawet. I rozmawiali się na temat właśnie stosunków Kościół-Państwo i sytuacji Kościoła w Polsce. I wspominał wtedy, że studiował tutaj na tych dwóch wydziałach i mówi, że też prawo na kulu powinno być w pełnym wymiarze. Znaczy, nie tylko prawo kanoniczne, ale także prawo w ogólności polskie i międzynarodowe. I mówi, pamiętaj, że jak będzie tylko okazja, warunki do tego, żebyście to wznowili. No i tak się stało, prawda, mamy wznowione. Chociaż to nie dokonało się automatycznie. Więc ksiądz prymas odwoływał się także do tej wiedzy, jaką zdobył na tym wydziale. Zarówno na temat nauk społecznych, jak też stosunków Kościół-Państwo. I tak samo do swojej znajomości marksizmu też. Myślę, że to był jeden z niewielu w Polsce ludzi, którzy przeczytał dzieła Marksa, ale oczywiście krytycznie to oceniał i rozumiał mechanizmy, które on tam wskazał, przemian społecznych, i mówił tak, że ten system komunistyczny musi rozpaść się, tylko powoli, jednak nie nastąpi to automatycznie, ale musimy współpracować w tym kierunku. Więc jakie metody Kościół wobec tego stosował w tym celu, żeby wpłynąć na zmiany zachodzące w tym reżimie narzuconym przez Moskwę w Polsce po II wojnie światowej? Więc pierwsza metoda to była wątpliwie działalność ściśle duszpasterska, polegająca na nauczaniu społeczeństwa tych wartości chrześcijańskich, zakorzenionych w kulturze polskiej, w wersji zachodniej, ale jednocześnie też obok tej misji własnej Kościoła, ściśle duszpasterskiej, prymas mówił, że Kościół musi pełnić i pełnił swoją misję kulturową, którą nazywał misją zastępczą Kościoła. Mianowicie w sytuacji zniewolenia politycznego narodu, kiedy naród polski był pozbawiony własnej reprezentacji politycznej, to uważa, że Kościół, ściśle mówiąc hierarchia kościelna, on w dużej mierze jakby przemawia wobec władzy komunistycznej w imieniu narodu. Miał taką świadomość i czynił to. Więc i czyniąc to oczywiście jednocześnie powiedzmy spełniał takie dwa zadania. Jedno to protestowanie przeciwko polityce władzy komunistycznej. Na początku mówił, protestowaliśmy przeciwko naruszaniu wolności religijnej, wolności Kościoła. Ale nie wszystko. Wolność Kościoła jest jednym z elementów w ogóle wolności człowieka. Dlatego też Episkopat Polski protestował przeciwko naruszaniu nie tylko prawa do wolności religijnej, wolności słowa, wolności stowarzyszania się, tak samo wolności narodu, własnej niepodległości. A z drugiej strony podejmował ryzykowny dialog z władzą komunistyczną. Niewątpliwie jak podpisał prymas w imieniu właściwie Episkopatu z jego upoważnienia, w imieniu Kościoła podpisano porozumienie z władzą komunistyczną w 50 roku, później w 56 roku, to było wielkie ryzyko. Ale po tych doświadczeniach, gdy się okazało, że władza komunistyczna, ludzie rządzący nie mają woli dotrzymania tego, co obiecują, do czego się zobowiązują, to powiedział mi, że on już w życiu więcej umowy z władzą komunistyczną nie podpisze. No i tak się stało, nie podpisał, prawda? Ale mówił, że nie trzeba rezygnować jednak z dialogu. Przyjdzie taki moment, że ten dialog będzie potrzebny, korzystny. Miał taką nadzieję, biorąc pod uwagę, obserwując różne przemiany zachodzące w przeszłości, także gdy chodzi o zmiany reżimów politycznych w stosunku do Kościoła, choćby zmiany reżimu w czasie rewolucji francuskiej,
która niewątpliwie była też nacechowana wrogą ideologią w stosunku do religii, do Kościoła. Tym razem ksiądz prymas włączył ten problem zachowania tożsamości, obrony tożsamości kulturowej narodu w swój program pracy duszpasterskiej. Niech się starsi sobie przypomną obchody tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. W okresie Soboru Watykańskiego II jakoś ten nacisk na Kościół byłby wyhamowany. Ale już po zakończeniu Soboru Watykańskiego władza komunistyczna uderzyła z atakiem, z wielką pasją przeciwko Kościołowi, osobiście przeciwko księdzu prymasowi. Gomułka wtedy przemawiał w Sejmie. Pamiętam jego słowa, trochę tak parafrazując. Mówił tak: nie daliśmy paszportu prymasowi Wyszyńskiemu do Rzymu, bo chciał się tam spotkać ze swoim mistrzem Haleckim. A kto to był Halecki, towarzysze? My wiemy, Halecki to ten, który pisał, że Polska jest przed murzem chrześcijaństwa. A kto jest za tym murem? Towarzysze, my wiemy, za tym murem jest nasz wypróbowany przyjaciel, Związek Radziecki. I to była przyczyna niewpuszczenia prymasa do Rzymu na Akademię z racji tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Więc ta sytuacja społeczeństwa polskiego, stosunkowo biernego mimo różnych organizacji podziemnych jako całości, zmieniła się po wyborze na biskupa Rzymu kardynała nie Stefana Wyszyńskiego, bo już za stary do tego był, prawda, tylko Karola Wojtyły, który, jak wiemy, też był profesorem naszego uniwersytetu, czym się chlubimy. Jego słowa były powiedziane na placu świętego Piotra w dniu uroczystej mszy pontyfikacyjnej, Beatae Paura: nie bójcie się otworzyć granic Chrystusowi. Zostały zrozumiane tutaj, że to słowa w szczególności adresowane do ludzi znajdujących się pod tą okupacją sowiecką, nie tylko w Polsce. A później słowa powiedziane na placu zamkowym w Warszawie podczas jego pierwszej podróży do Polski: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Zaowocowały powstaniem Solidarności. Niewątpliwie były, prawda, jakieś organizacje podziemne, które władza komunistyczna tępiła, ścigała, ale teraz całe społeczeństwo powiedziało się przeciw tej władzy komunistycznej pod znakiem tego Związku Zawodowego Niezależnego Solidarności. To był właśnie pierwszy jakby krok zmierzający do zmiany tego reżimu politycznego w Polsce właśnie. No, ten system, ten proces, jak wiemy, został zahamowany w czasie stanu wojennego. No, problem istnieje, czy ten stan wojenny był narzucony przez Moskwę, czy generał Jaruzelski sam tak zrobił. Ja na to nie potrafię 100% odpowiedzieć ani jedną, ani drugą stronę. Wiemy, że generał Jaruzelski to był jednak generał sowiecki, nie polski, i on pod dyktando działał. Jako pierwszą próbę zrobił, prawda, jeśli się uda zahamować. Jak nie, to wojsko rosyjskie, mówią, stoi za granicą. Nie na granicy Polski stał. Tu przecież mieliśmy, prawda, setki żołnierzy i czołgi w Polsce sowieckich. Z łatwością mogli, prawda, nie tylko aresztować członków Solidarności, ale też, prawda, całe społeczeństwo niszczyć. I wtedy właśnie, jak wiemy, z jednej strony Ojciec Święty zaprotestował w liście do generała Jaruzelskiego z powodu naruszenia aktu końcowego bezpieczeństwa współpracy w Europie, a z drugiej strony prymas Glemb w swoim przemówieniu w katedrze warszawskiej zwrócił się wszystkim o zachowanie, że tak powiem, można powiedzieć, bierności, ale jednocześnie to nie chodziło o samo bierność, chodziło o zachowanie tego, o kontynuowanie tego oporu wobec władzy komunistycznej, oporu moralnego. No i tak się stało. W czasie stanu wojennego jednakże w latach wiemy, że Kościół pod przewodnictwem oczywiście księdza prymasa i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski organizował pomoc w stosunku do ludzi znajdujących się w tych obozach internowanych
i jednocześnie rozwijał działalność duszpasterską i w kościołach dawał schronienie jednocześnie też dla działalności opozycyjnej w stosunku do reżimu komunistycznego. Biskupi jednocześnie występowali z apelami w formie komunikatów, listów pasterskich.